Cześć, fajne babki. Nazywam się Ola Radomska. Witam was w podcaście, który tym razem będzie dotyczył kwestii finansów, o których bardzo często dyskutujemy w Polsce, ale najczęściej jeżeli dotyczą innych osób. O swoich mówimy niechętnie. Jak mówią wszystkie badania, jako kobiety w kwestii finansowej nie jesteśmy w najlepszej pozycji. Często zarabiamy dużo mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Wypadamy z rynku pracy w czasie naszego urlopu macierzyńskiego. Generalnie to ma być podcast optymistyczny i mam nadzieję, że będzie taki, ale rzeczywistość finansowa dla kobiet w Polsce nie rysuje się zbyt kolorowo i fajnie byłoby to w końcu raz na zawsze e, zmienić, żeby to nigdy nie był już problem przynajmniej naszych dzieci i naszych wnuków. Co możemy powiedzieć jeszcze o pieniądzach? Że chyba zawsze jest ich za mało i że jakoś dziwnie kurczą się. Sparkandalicznie, nieproporcjonalnie do ilości wydatków, którą miesięcznie musimy ponieść. I uważam, że jest to temat kontrowersyjny, dlatego że każdy ma swoją perspektywę. Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu zadałam moim osobistym obserwatorkom pytanie, jaką kwotę pieniędzy miesięcznie wydają na siebie same. I ze zdziwieniem odkryłam, jak różne były te odpowiedzi. Nie tylko jeśli chodzi o skalę kwot, czasami było to 20-50, czasem Pięćset tysiąc, kilka tysięcy złotych, ale też to, co kobiety definiują jako pieniądze wydawania na siebie, bo wiele z nich utożsamiało je po prostu z wydatkami na środki higieniczne. To było zatrważające doświadczenie i wtedy wyciągnęłam wnioski, że naprawdę jest to kontrowersyjna kwestia. Jak będziemy chcieli mówić o takich rzeczach, które są, powinny być oczywiste i normalne, to w wielu przypadkach, w wielu domach po prostu być nie mogą. Więc nie ukrywam, że troszkę lękam się poruszyć tą kwestię. I mówić o zasadach, którymi powinniśmy się kierować, bo wiadomo, że każdy ma inną sytuację. Ale eksperci finansowi mówią otwarcie o tym, że żeby żyć z w miarę stabilnym poczuciem bezpieczeństwa, fajnie byłoby mieć na koncie odłożone przynajmniej trzy pensje. Żeby w razie zdarzeń losowych, które zwykle potrafią wystąpić właśnie wtedy, kiedy tych pieniędzy brakuje, Albo w moim przypadku pojawiają się wtedy, kiedy właśnie uda mi się odłożyć jakąś kwotę. Moja pralka zawsze wie, kiedy się popsuć. Dobrze by było mieć na koncie minimum trzy wypłaty, żeby właśnie w razie tych nieprzewidzianych zdarzeń czuć się w miarę bezpiecznie i mieć taką finansową przestrzeń na podjęcie jakichś kroków, w decyzji, żeby tą sytuację trudną zmienić. I myślę, że wiele z Was zadaje sobie pytanie: no tak, ale jak to odłożyć w dzisiejszych okolicznościach, kiedy wszystko zdrożało, a wypłaty. Nie aż tak. Jest to bardzo trudny temat, ale trzeba głośno o tym mówić, bo sytuacja finansowa kobiet musi się zmienić. Ja serdecznie polecam nawet najmniejsze, drobne kwoty. W moim przypadku doskonale sprawdza się tak zwany automatyczny saver na koncie bankowym, który zaokrąga kwotę wszystkich moich transakcji i z automatu te pieniądze odkłada na koncie oszczędnościowym. Też staram się wyznaczać sobie takie cele finansowe, czyli sześć razy zadać sobie pytanie przed zakupem czegoś. Nie zawsze, ale naprawdę staram się. Czy to, co kupuję, jest mi potrzebne? Czy nie lepiej te pieniądze zostawić na to, co jest takim bardziej długodystansowym celem, ale przez to też bardziej cieszy? Na starcie zarabiamy w pracach dużo mniej, ciężej nam wywalczyć podwyżki. Też no nie powiem, że to jest reguła, ale mamy też takie problemy z asertywnością, żeby walczyć o swoją pozycję na rynku pracy i wierzyć w siebie, że jesteśmy do tego zdolne. I nie mądrze się, bo wiem, że w Waszych głowach na pewno są także głosy. A, łatwo jej mówić, bo co on grywa, występuje, na pewno nie ma problemów finansowych, ale doskonale pamiętam, jak to jest je mieć jeść makaron z suchym sosem i zastanawiać się, jak ten budżet, którego nie ma, domknąć do końca miesiąca. Również, kiedy zaszłam w ciążę nie byłam w komfortowej sytuacji, bo były to czasy, w których macierzyński nie przysługiwał wszystkim i trzeba było o niego ostro walczyć, więc Mimo studiów, kursów zostałam tak naprawdę bez własnego źródła utrzymania. Nie powiem, że na łasce, bo absolutnie miałam wtedy wsparcie na szczęście. Natomiast była to dla mnie absolutna niekomfortowa sytuacja i przysięgłam sobie wtedy, że zrobię wszystko, aby więcej nie doprowadzić do sytuacji, w której muszę kogoś prosić o pieniądze. To się na szczęście udało, nie będę Wam tutaj o tym opowiadać, i dlatego uważam, że tak ważne, żeby o tym mówić. Są to kwestie dyskusyjne. Część kobiet wie, że musi jak najszybciej wrócić na rynek pracy, żeby te finanse były zabezpieczone, ale wiele z nas nie chce do tej pracy wracać, bo na przykład nie spełnia naszych oczekiwań, a także no, nie chce opuszczać dzieci. Ja byłam w tej sytuacji, że po macierzyńskim nie musiałam pilnie wracać do pracy ze względu na kredyt. Czy to, że urlop się kończy? Z prostego powodu. Nikt nie dałby mi wtedy żadnego kredytu, oraz nie miałam żadnej pracy, do której mogłabym wrócić. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy mówiły o tym otwarcie, uczyły o tym swoje córki żeby zawsze dbały o to, żeby mieć swoje pieniądze. Zaczyna się dosyć niewinnie, od tego, żeby zawsze, kiedy idą na randkę, miały ze sobą pieniądze na taksówkę, aby mogły wrócić w momencie dla nich dogodnym do domu. Aby pamiętały o tym, że nawet najmniejsza, ale własna kwota daje niezależność. Mówi się, że pieniądze nie dają szczęścia, ale doskonale wiemy, że dają poczucie bezpieczeństwa i komfort i decyzyjność. Znam bardzo wiele toksycznych związków, w których kobiety tkwią tylko ze względu na to, że nie mają wyjścia, nie mają po prostu pieniędzy, żeby utrzymać siebie i dzieci, bo na przykład na kilka razy zrezygnowały z y, kariery zawodowej, żeby zostać w domu i zaspokajać potrzeby rodziny, czego bardzo często nikt nie widzi, prawda? Dlatego chciałabym, żeby, żebyśmy miały to w zwyczaju, swoje własne pieniądze, dbanie o swoje finanse, żebyśmy pamiętały, że krótkodystansowo powrót do pracy, nawet po urodzeniu dziecka, może być trudny dla nas i dla dziecka. Tym bardziej, że każdy rozwija się w swoim własnym tempie. Nie zawsze jest na to gotowe, ale nie podejmujemy tylko decyzji na tu i teraz. To jest decyzja, która odbije się na całym naszym życiu, również na emeryturze, która i teraz nie zachwyca wysokością. Mam nadzieję, że w swoich decyzjach finansowych bierzecie siebie pod uwagę, że to nie jest tak, że ktoś wam musi przypominać, że macie zaspokajać także swoje potrzeby i że możecie spać spokojnie, nie tylko dlatego, że macie wygodną poduszkę, ale także poduszkę finansową. I tak jak mówię, to nie muszą być od razu wielkie kroki. Rozumiem, że nie jesteśmy raczej milionerami. Jeżeli jesteście, serdecznie Wam gratuluję. Ale każdorazowo możemy podjąć inną finansową decyzję. I ja muszę skrupulatnie robić listę zakupów, bo nawet w markecie zdarza mi się strasznie popłynąć. I tak jak mówię, zadaję sobie pytanie, czy ten zakup, którego teraz chcę dokonać, naprawdę jest priorytetem, czy ta kawa... Czy kolejne ubranie jest mi naprawdę niezbędne do życia, i czy nie fajniej odłożyć na coś, co będzie tylko moje. I nie mówię tu koniecznie o wakacjach w ekskluzywnym kurorcie, ale po prostu możliwość, nie wiem, opłacania sobie niani na kilka godzin i po prostu samodzielny odpoczynek. Sprawa finansów jest bardzo kontrowersyjna, o czym świadczy również ostatnia sonda, która rozgrzała internautów, kiedy to celebrytów zapytano, jaka kwota pieniędzy jest im niezbędna do spokojnego, komfortowego życia. Każdy ma w głowie swoją wymierzoną kwotę, która uważa, że zaspokoiłaby wszystkie jego potrzeby. Z doświadczenia wiem, że niestety potrzeby rosną wraz z tym, jak zwiększa się budżet i on zawsze może być za mały, jeżeli nie potrafimy nim rozsądnie. Dysponować. Ja na swoim koncie mam kilka celów oszczędnościowych i odkryłam, że dużo większą przyjemność sprawia mi niż kupienie kolejnej bzdety, udłożenie choćby najmniejszej kwoty na cel, który sobie wybrałam. Nie wiem, zabezpieczenie córki, żeby w momencie, w którym wymyśli pomysł na życie, miała finanse na jakiś przynajmniej drobny start i mogła się realizować bez zastanawiania się nad tym, jak będzie wiązać koniec z końcem, przynajmniej na początku, bo tak jak mówię, nie są to żadne kosmiczne kwoty. Nie jestem, mam nadzieję, że jeszcze, bo trzeba manifestować, milionerką. No i właśnie, niektóre influencerki mówią też, że manifestacja i wyobrażanie sobie, że mam już te pieniądze wystarczą. Ja chyba nie jestem w tym najlepsza. Bardziej sprawdziła się ciężka praca, dbanie o samorozwój i zwiększanie swoich możliwości zawodowych i korzystanie z takich również możliwości dorabiania choćby największych kwot, bo pieniądze dają pewność siebie, i dają. Wolność. Nie jesteśmy więźni więźniami pieniędzy, ale mam nadzieję, że możemy stać się fajnymi partnerami i korzystać z nich po prostu mądrze. Mam nadzieję, że dbacie o to, żebyście miały swoje zaskórniaki, żeby wasze córki chodziły na randkę z hajsem, za który mogą spokojnie wrócić do domu i pamiętały, że praca i niezależność finansowa jest szalenie ważna, bo to jest jeden z fundamentów i możliwości samodecydowania. O sobie. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Mam nadzieję, że nie wzburzyłam Waszych nastrojów i nie wybrzmi w komentarzach: A, bo łatwo jej mówić. Nie, staram się patrzeć na każdego z empatią i wiem, że mamy zupełnie różne sytuacje i różnimy się od siebie, ale jedno jest pewne. Nie ma spełniania marzeń i spokoju bez pieniędzy. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii i tego, jak Wy staracie się dbać o swoją finansową przyszłość i teraźniejszość. Mam nadzieję, że spotkamy się w komentarzach. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek.